Witajcie kochani na kanale Prawda o Prawdzie. Teraz będę chciał wam dokładnie objaśnić strukturę świadków Jehowy. Na stronie JWORG można zobaczyć, jak świadkowie Jehowy są zorganizowani. Co tu definicja mówi? Jesteśmy zorganizowani w zbory. No, członków każdego zboru troszczy się grono starszych. Mniej więcej 20 zborów tworzy obwód. Zbory są regularnie odwiedzane przez podróżujących starszych, zwanych nazwami obwodu. Przewodnictwo oraz oparte na Biblii wskazówki zapewnia zborom ciało kierownicze, czyli tych 7 panów w Rolexach, który jest złożony z długoletnich świadków i obecnie ma swoją międzynarodową siedzibę w nowojorskim Brooklynie. I tyle. I ktoś by pomyślał, że no, to są tylko świadkowie Jehowy i oni głoszą od drzwi do drzwi swoją inną Ewangelię, całkowicie sprzeczną z Pismem Świętym. I po prostu taka od religia nowa. Natomiast ja twierdzę, że jest to połączenie sekty i korporacji. Dlatego mówię o nich, że jest to sektokorporacja. Nie jest to wyznanie, nie jest to żadna religia. Nic nie ma to wspólnego z chrześcijaństwem. Zresztą samo się odcinam, uznając, że chrześcijaństwo jest to Babilon Wielki, rządzony przez szatana. Ale żeby najpierw wrócić do korzeni, to zbadajmy dwie definicje. Sekta. Tu macie z łacińskiego. Jest to kierunek, droga, postępowanie. Iść za kimś, towarzyszyć, odciąć się, odcinać się od czegoś. Pierwotnie grupa społeczna powstała na skutek rozłamu wśród wyznawców jakiejś ideologii lub grupa kultowa powołana po doświadczeniu religijnym jej założyciela. I uważam, że świadkowie Jehowy są sektą. Dlaczego? Popatrzmy u nich na stronie, co pisze. Kto założył religię świadków Jehowy? Nowożytni świadkowie Jehowy rozpoczęli swą działalność pod koniec XIX wieku. Niedaleko Pittsburgha w amerykańskim stanie Pensylwania niewielka grupa badaczy Biblii zaczęła systematycznie analizować tę księgę. Porównywali oni nauki głoszone w kościołach z tym, czego uczy Biblia. Swoje wnioski publikowali w książkach, gazetach i czasopiśmie, które dzisiaj znane są pod nazwą Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy. Do grona tych szczerych badaczy Biblii należał Chastity Russell. Przewodził on biblijnej działalności edukacyjnej i był pierwszym wydawcą Strażnicy. Więc wyznawcy jakiejś ideologii lub grupa kultowa powołana po doświadczeniu lub jej założyciela, czyli się zgadza, założone przez Charlesa Taylora Russella, chociaż tak naprawdę nie przez Charlesa Taylora Russella, bo on był skarbnikiem na początku, ale jest to właśnie odłam od religii, czyli świadkowie Jehowy są sektą. I to nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast czy są korporacją? Co to jest korporacja? Rodzaj organizacji zazwyczaj posiadający osobowość prawną, której istotnym substratem są jej członkowie. Członkostwo osób jest tym, co stanowi samą istotę korporacji. Bez członków korporacja nie istnieje, czyli bez świadków Jehowy korporacja świadków Jehowy nie istnieje. Na kontynencie amerykańskim terminem tym określa się duże, rozgałęzione przedsiębiorstwa, często spółki, często o charakterze międzynarodowym. I świadkowie Jehowy są taką korporacją też. Dlaczego? Popatrzmy, co pisze u nich na jw.org. Czym jest Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica? Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica to niedochodowa korporacja utworzona w roku 1884 zgodnie z prawem obowiązującym w amerykańskim stanie Pensylwania. Niedochodowa. Ja przedstawiałem w ostatnim filmiku, przedostatnim o finansach, że jest to dochodowa i mają dochód, czerpią dochód z broni, z przemysłu tytoniowego. Zresztą wszystkie dokumenty są w tym filmiku. Zapraszam do zapoznania się. I tu jest jasno opisane, że organizacja składa się właśnie z sekty założonej przez Russella i korporacji, czyli Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Strażnica. Czy Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica to jest to samo, co Towarzystwo Strażnica? No nie. Widzicie, jak to jest zakręcone. Nie każdy świadek Jehowy o tym wie. Jest to połączenie sekty i korporacji. Ja mam tutaj spis tych wszystkich korporacji, które należą do świadków Jehowy. Towarzystwo Strażnica
nosi ta nazwa, Towarzystwo Strażnica, rozdzielone zostało na korporacje i religijną organizację. Czyli na dwie rzeczy. Wcześniej Świadek Jehowy myślał, że jest tylko w Towarzystwie Strażnica, natomiast ze względów na zarabianie pieniędzy, na przekręty, na pranie pieniędzy, na to, żeby nie płacić podatków, głównie żeby nie płacić podatków, powołano szereg korporacji, które piorą te pieniądze tak naprawdę, nie? Żeby nie płacić podatków, za wynajem nieruchomości, za sprzedaż nieruchomości, za składki, które dostają, za dobrowolne datki, są powołane korporacje. I w tej korporacji są zatrudnieni ludzie, czyli ci pionierzy z stali oraz członkowie domów Betel. Oni normalnie otrzymują comiesięczne kieszonkowe, w których są płacone składki, czyli normalnie są zatrudnieni w organizacji. Teraz zostali zwolnieni oczywiście. Po tylu latach zostało im podziękowane. Oni oczywiście nie zarabiali adekwatnie do swojej pracy, dostawali tam drobne kieszonkowe. Ale zobaczmy. Jest właśnie to Watchtower Bible w Pensylwanii i w Nowym Jorku. To są dwie oddzielne firmy, jak gdyby. Ta w Pensylwanii, tak jak już pisaliśmy, w Pensylwanii tutaj jest. Jest to właśnie non-profit, non-stock organizacja w Nowym Jorku, w Brooklynie, która zajmuje się właśnie publikacją literatury. Założona właśnie w 1881 przez Williama Henry'ego Conleya, a pierwszym prezydentem był Charles Russell, nie? Charles Taze Russell. I tu macie radę dyrektorów z 2005. Jest prezydent, jest wiceprezydent, jest sekretarz i są dyrektorzy. Normalnie jak w każdej innej firmie, jak w Coca-Coli, w Orlenie, w Biedronce, no gdziekolwiek w firmie macie taki zarząd, który tym zarządza. I tu są zmienione nazwy. Najpierw było to Sion Watchtower Tract Society, Watchtower Bible and Tract Society, a później dodano do tego Pensylwania. Natomiast następną organizacją, czyli korporacją w tym jest z siedzibą w Nowym Jorku. Watchtower Bible and Tract Society of New York. Czyli to jest już inna organizacja, która jest wykorzystywana przez Świadków Jehowy. I ona jest odpowiedzialna za wszystkie administracyjne rzeczy, za nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. I tu też macie Radę Dyrektorów z 2012 podaną. Kto jest prezesem, wiceprezesem, sekretarzem i dyrektorami. Następnie mamy Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy, który powstał w 2000 roku, który odpowiada za działalność gospodarczą, a że działalność od domu do domu, wszelkiego rodzaju zgromadzenia. I tu też macie podanego prezesa, wiceprezesa, sekretarza, dyrektora. Inne organizacje, które powstały, czyli korporacje powstały pod organizacją Świadków Jehowy, znowu są z wymienionymi dyrektorami. Jest to wsparcie budowy Star Królestwa, gdzie macie tutaj też prezesa, wiceprezesa, Watchtower Bible and Tract Society na Florydzie, w New Jersey, farmy też, Wally Farms Corporation, które to przynoszą też dość spore zyski. Ja zrobię o tym też film, bo mam sprawozdanie finansowe o tym, ile zarabiają farmy dla Świadków Jehowy. To nie jest tylko po to, żeby wyżywić członków Betel. Nie, nie, nie. Oni na tym pieniądze zarabiają. I z tego płacą też podatki i muszą się rozliczyć. Akurat z farm muszą. Jest też departament, legal department, czyli dział prawny. Też jest osobną korporacją z zarządem. I tak by można wymieniać dalej. Pozostałe są wymienione. Tutaj macie wszystkie wymienione. Lista tych powiązanych wszystkich. Macie wszystkie spisy ludzi, którzy tam pracują. Co tam jeszcze jest? To jest wszystko wymienione w Stanach Zjednoczonych. Natomiast poza Stanami Zjednoczonymi. Czyli ten podział międzynarodowy, jak to było w tej korporacji, jest to rozgałęzione przedsiębiorstwo o charakterze międzynarodowym. I tu macie
W każdym kraju zarejestrowana jest inna korporacja. I to są część tylko powymieniane, nie wszystkie. Kiedy powstała w Anglii, w Wenezueli, Afryce, Kolumbii, Hiszpanii, Meksyku, w Polsce, wszędzie. I to wszystko jest powiązane razem z właśnie świadkami Jehowy. Czyli świadkowie Jehowy to jest sekta korporacja. Powstaje pytanie tylko, po co to wszystko zostało zrobione? Po co tak gigantyczna, multimiliarderowa korporacja powstała? Tylko po to, żeby głosić Ewangelię. Dlaczego apostołowie w pierwszym wieku razem z Chrystusem nie założyli jakiejś gigantycznej korporacji rozgałęziającej się po całym świecie? Dlaczego Chrystus nie powiedział: idźcie i budujcie salę królestwa, przyjmujcie budynki, zarządzajcie wszystkim? Dlaczego Chrystus powiedział, żeby sprzedać wszystko, pozbyć się wszystkiego i go naśladować? Tworzenie takiej sektokorporacji tylko i wyłącznie teraz miesza zwykłym ludziom w głowach, zwykłym świadkom Jehowy, bo nie jesteś w stanie upilnować takiej korporacji. Zawsze dojdzie do jakichś problemów w nich, a wszelkie właśnie obciążenia prawne, finansowe będą przynosić tylko ujmie świętemu imieniu naszego Boga i ujmie Pismu Świętemu. Teraz mam gigantyczną aferę z pedofilią, milionowe odszkodowania, które muszą świadkowie Jehowy płacić jako religia. Dochodzą problemy teraz finansowe, nieudane inwestycje, nacisk na zwykłych świadków, aby oddawali pieniądze. Wszystko jest scentralizowane. Zbory muszą wysyłać każdą nadwyżkę pieniążków do właśnie Nowego Jorku. To wszystko jest oparte tylko i wyłącznie na kasie. Pewne powiedzenie mówi, że nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tak jest w przypadku świadków Jehowy. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. My, uczniowie Chrystusa, którzy mamy nadzieję niebiańską, nie przywiązujemy uwagi tak naprawdę ani naszego umysłu do dóbr materialnych. Natomiast świadkowie Jehowy, którzy mają nadzieję ziemską, która oczywiście jest fałszywa, ale oni mają taką nadzieję, oni przywiązują uwagę do rzeczy materialnych bardzo. Wielokrotnie, jeżeli porusza się jakieś kwestie w rodzinach świadków Jehowy, czy jakieś problemy, to one są zawsze natury finansowej. 9 na 10 przypadków będą to kłótnie czy problemy związane z pieniędzmi, ponieważ cały czas przykłada się uwagę do tych pieniędzy, do tych dóbr materialnych, do tego życia tu na ziemi, do tego budowania tutaj sobie skarbów, a nie w niebie. Ja pamiętam, jak u nas w rodzinie zawsze było, była gadka o pieniądzach. I nawet jak teraz już nie utrzymują ze mną kontakty rodzice ze względu na to, że odszedłem od świadków Jehowy, to w jedynych kwestiach, jakie się zwracają do nas, czy zwracali, to była kwestia pieniędzy. Myśmy tam bardzo dużo pomagali moim rodzicom, budowę domu, kuchnię, żeśmy wszystko dosponsorowali. I nam się wyrzuca, że my byliśmy materialistami, ponieważ lepiej zarabialiśmy od nich i mogliśmy im pomóc, to dlatego byliśmy materialistami, czy jesteśmy materialistami. I w jedynych kwestiach, jakich, jeżeli dzwonią do mnie ojca albo będą chcieli dzwonić, to są tylko kwestie finansowe tak naprawdę. I to jest smutne. To jest smutne w byciu świadkiem Jehowy, że ta struktura korporacyjna doprowadza do tego, że ludzie się stają nieczuli. Brak jest tam miłości, a liczy się tylko pieniądz. Jedyne pocieszenie jest takie, że tak jak czytałem w poprzednim filmiku, zapewniam was, świadkowi Jehowy będzie bardzo trudno wejść do Królestwa Bożego. Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igły, niż bogaty wejdzie do Królestwa Bożego. Moja parafraza. Mam nadzieję, że troszeczkę objaśniłem tą sektokorporacyjną budowę. Ona jest bardzo zagmatwana, ale sami możecie na ich stronach zobaczyć, że są po prostu dwie jakby organizacje. Dlatego jakby miał się stawić do sądu jeden członek ciała kierowniczego, to on napisał, że on się nie stawi, ponieważ
On nie podlega korporacji świadków Jehowy, on podlega tylko tej części religijnej, czyli sekciarskiej. I tyle. Mam nadzieję, że materiał był pouczający. Na pewno troszeczkę zagmatwany ten filmik, ale link do, odnośnik do tego spisu tych korporacji umieszczę, żebyście sobie dokładnie mogli to wydrukować i przeanalizować jeszcze raz. Mam nadzieję, że materiał jest przydatny. I niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie z Wami.